Przed nami łopatka bez kości, jeden chyba według mnie z najtrudniejszych elementów do klasyfikacji, dlatego że jest bardzo dużo ścięgien, występują małe mięśnie, zespoły mięśni i dosyć jest trudno. Tutaj mam, to jest drugie, tu jest, występuje jeszcze, to jest mięsień podłopatkowy. Pomimo, że on wygląda bardzo ładnie, ale tu jest wewnątrz ścięgno. Musimy to ścięgno usunąć. Element jakiś taki krwawy, możemy do klasy czwartej. Natomiast już to, które nam pozostało po usunięciu ścięgna, mięsień podłopatkowy, do klasy drugiej A. Następnie odcinam mięsień tak zwany piersiowy. To jest piersiowy głęboki, piersiowy powierzchniowy, ale w tym momencie usuwam tłuszcze z niego, tak aby pozostawić więcej mięsa tego. I ten kawałeczek już zaliczamy do klasy pierwszej, natomiast ta reszta, ale to też do klasy drugiej A. Pozostał nam mięsień ramienno-obojczykowy, taki przypominający trochę polędwicę, polędwiczkę, nie polędwicę, ale to nie jest polędwiczka, to nie jest mięsień oliwowo-biodrowy. Oczywiście z tego również usuwam tłuszcz i tu mamy kawałeczek krwawego, więc to krwawe do klasy czwartej. Ten kawałeczek U3 do klasy drugiej A. Ten mały, ale do klasy drugiej A. Jeszcze to do klasy drugiej B. Klasa druga B. Mam jakiś mały kawałeczek, nieduży co prawda, ale jest to dosyć potrzebne przy produkcji wędlin takich szlachetniejszych, typu na przykład szynkowa, wieprzowa, gdzie ta klasa pierwsza jest nam potrzebna do wykonywania tego wyrobu. Tu była kość łopatkowa, po tej stronie była kość ramienna. Teraz ten mięsień, który tutaj występuje, to jest mięsień nadgrzebieniowy. Ten, który był pod, ja wyciągnę kość z łopatki. I ten, który jest tu nad tym, on tu był przyczepiony, to jest nadgrzebieniowy, czyli to. Natomiast ten, który był pod, tutaj jest podgrzebieniowy. Tu występuje mięsień najszerszy grzbietu i jednocześnie mięsień tak zwany obły. Ja go odcinam, korzystając z tej możliwości, że jaką nam daje budowa nadomiczna, czyli tak jak w przypadku rozbioru półtuszy na elementy zasadnicze, gdzie wykorzystaliśmy te naturalne połączenia pomiędzy omięsnymi i zewnętrznymi. To, co jest mięso z tłuszczem, zaliczamy do klasy drugiej B, to co krótsze do klasy drugiej A. Klasyfikując te dwa mięśnie, mięsień najszerszy grzbietu i mięsień obły, musimy pamiętać o tym, że tu występują nam ścięgna. Drobne, ale występują i czasami trzeba zwrócić uwagę, żeby je wyciąć. No, ładny kawałek mięsa do klasy pierwszej. Tu też również zaliczymy do klasy pierwszej
to może być do klasy drugiej A. Odcinamy ten tłuściejszy kawałeczek, przerostem mięśni, ponieważ tu występują przyczep grzbietu łopatki, guza łopatkowego, bo tu wytnę, ono jest niepotrzebne, to pójdzie jak już do odpadów. I teraz, jak to klasyfikować? Pamiętajmy o jednej rzeczy, takiej podstawowej, w sumie zasadniczej. Ścięgna, które są w mięśniach, one nie są przyczepione wewnątrz w poprzek włókienek mięśniowych, tylko są przyczepione wzdłuż włókien mięśniowych. Czyli patrząc na dany element łopatki, patrzymy, jak te włókna mięśniowe się układają. Czy one idą tak, czy idą po prostu tak. Jeśli idą wzdłuż, to znaczy, że musimy szukać ścięgna przy wzdłuż włókien. Tu jest, mam tu kawałek mięśnia podgrzebieniowego, tu jest widoczne grube ścięgno. Wzdłuż włókien. Ono jest przyczepione. Ja sobie to jego postaram się go wyciąć, już wycięty. Zaliczyłem do klasy czwartej. Natomiast ta część już może pozostać do klasy drugiej A. Tu jest mięsień nadgrzebieniowy. O, tu już widać, że to idzie wzdłuż, więc musimy rozciąć. I te wszystkie elementy już do klasy trzeciej. I tu jest niby taki tłuszcz z jakimś tam prześwitującym białymi elementami. I tu mamy, chwytamy, zobaczcie, tu jest już ścięgno. Ja się zajmę tą ładniejszą w tej chwili, bo tu kawałeczek klasa trzecia. Zdejmuję jeszcze tą wierzchnią warstwę tłuszczową. Coś mi tu jeszcze takiego pozostało, które muszę wyciąć. Drobne ścięgno. Ja to staram się zrobić w miarę dokładnie, ale przyjęte zostało w normie polskiej dawnej, że w jedynce mogą występować delikatne ścięgna. Oczywiście to nie znaczy, że one zawsze muszą być, ale tam, gdzie są delikatne, to znaczy chodzi o to, że są bardzo cienkie. Znowu nam pozostało ścięgno. O właśnie, jakie tu jest, widać z jednej strony grubsze, ale później się robi coraz cieńsze. Do klasy czwartej. Już taki kawałeczek do drugiej B. Drugiej A, przepraszam. Tu już jest miękkie, więc to druga. Chociaż w tym przypadku to moja praca była zbędna, bo można było od razu zaliczyć do klasy drugiej A. Zostały nam jeszcze jakieś te kawałeczki. To jest jeszcze kawałeczek mięśnia piersiowego. I to będzie klasa pierwsza. Ta reszta, nie ma, ponieważ nie widać tu grubszych, tu są grubsze ścięgna, może zaliczymy, od razu zaliczamy do klasy trzeciej. To też do klasy trzeciej, ten mały kawałeczek. Natomiast tu jest, widzimy, że można uzyskać kawałek tego mięsa. To do klasy drugiej. Pierwszy. Ja sobie pozostawiam tą część.
ponieważ tu jest, o właśnie, tu kawałeczek jest, tu jest część mięśnia. Ja wcześniej źle przeciąłem, przyznaję się, więc tu mam mięsień podgrzebieniowy. Ładny kawałek, więc klasa pierwsza, klasa druga B. I staram się wyciąć to ścięgno. Jednocześnie z tego, z nad tego ścięgna staram się ściągnąć jak najwięcej włókien mięśniowych, tkanki mięśniowej. I to jest już klasa czwarta. Chociaż wracając do tego elementu, które to było, można, niektórzy mogą go zaliczyć do klasy trzeciej też. Druga B. Tu widać, że tu mamy jakieś ścięgna, więc klasa trzecia. A tą resztę przeznaczamy do klasy drugiej A. Pozostał nam najcenniejszy mięsień po patce, mięsień trójgłowy. Jest kawałeczek takiego ładnego, krutego mięśnia. Jest to prawdopodobnie mięsień ramienny dwugłowy. Do klasy pierwszej możemy, chociaż się go ładnie wrobimy. Nie, do drugiej zaliczymy, drugiej A. Tu odciąłem sobie kawałeczek mięśnia trójgłowego. No, on jest już za mały, bardzo pocięty, poszarpany, więc ja go przeznaczam do klasy drugiej A, ale tak naprawdę, gdyby był w całości, należałoby go zrobić, zakwalifikować po obróbce, po zdjęciu błony i tłuszczu do klasy pierwszej. Klasa druga, te kawałki A. Usuwamy krwawe jeszcze jakieś elemenciki do klasy czwartej. Taki mały kawałeczek, ale tu już jest, tu są ścięgna, więc klasa trzecia. Klasa druga B, a to już do klasy będzie razem drugi A. Naprawdę to w tej chwili to jest jedna część mięśnia trójgłowego, ta, która w tej chwili obrabiam. To jest ładny kawałeczek mięsa. I teraz mamy, pozostał mi praktycznie tylko mięsień trójgłowy. Oczywiście on już w tej chwili już ma tylko z dwóch części się składa. Zdejmuję tą warstwę ścięgien, takiej błony. Klasyfikuję do klasy trzeciej. Klasa mięso z tłuszczem, klasa druga A. B, przepraszam. To też do klasy drugiej. I tu mamy wewnątrz takie, może to widać, że to jest tłuszcz. Tak naprawdę to jest wewnątrz ciemno. Ja troszeczkę natnę sobie, żeby mógłbym łatwiej się do niego dostać. Teraz naprawdę widać, że to jest ścięgno. I delikatnie staram się oddzielić mięśnie od tego ścięgna. Uważam sobie nożem, robię takie może filetowanie. To klasa czwarta, a ten już klasa druga. Klasa pierwsza, druga A. Druga A.
pozostała nam delikatna tylko obróbka. Praktycznie tego mogłem już nie ścinać, ale i to już będzie klasa pierwsza. Jeszcze chciałbym powiedzieć o tym, że mięśnie są, po pierwsze to mamy jasne i ciemne. Wynika to, też zależy, dlaczego jest jasne, a dlaczego jest ciemne. Wynika to z dlatego, że dane mięśnie pracują mniej lub więcej i przemiana materii jest bardziej tlenowa, mniej tlenowa. Druga kwestia, wynika to też z tak zwanego pH mięsa, bo mówię, mam tu na myśli tak zwane wady mięsa, gdzie taka wada PSE, gdzie daje mięso bardzo jasne, pomimo że mamy mięśnie ciemne, to ten ciemny mięsień też jest jasny. Mówię o tak zwanym w tej chwili mięsie tak zwanym rybie. Ale muszę wam powiedzieć, że w tej chwili bardzo rzadko już występuje mięso typu PSE, czyli z tą wadą mięsa. Już w tej chwili, na dzień dzisiejszy, na moment kręcenia filmu, genetyka na tyle jest uporządkowana, w cudzysłowie oczywiście uporządkowana, że ta wada jest nie tak występująca. A co nie znaczy, że za jakieś tam parę lat, w wyniku jakichś tam błędów hodowlanych, genetycznych, coś może takiego wystąpić. Jeszcze jest podział na mięśnie twarde i miękkie. Mięśnie twarde i miękkie występują w łopatce, w szynce. I tak, mięsień na przykład półbłoniasty jest zaliczany do, jednocześnie do, jako mięsień jasny i ciemny, bo tam jest połowa jasna, połowa ciemna. Mięsień, jednocześnie ten jasny mięsień w mięśniu półbłoniastym jest mięśniem twardym. Ten ciemny jest mięśniem miękkim. Ale mięsień półścięgnisty jest zaliczany do mięśni jasnych, ale jednocześnie do twardych. Natomiast mięsień dwugłowy uda jest mięśniem jasnym, ale to też jest mięsień twardy. Natomiast mięsień czworogłowy, tak zwana myszka, tu mamy mięśnie już ciemne. I te mięśnie ciemne zaliczamy do mięśni miękkich, nie twardych, ale miękkich. Natomiast mięśnie, zespół mięśni pośladkowych są to mięśnie jasne i mięśnie miękkie. W łopatce, natomiast jest troszeczkę inaczej, w sensie tak, ten mięsień, który mamy tu, tu była kość łopatkowa, czyli ten mięsień taki tu płaski, ten mięsień tak zwany piersiowy, on w tej chwili ma kolor ciemniejszy, w niektórych może być w przypadkach, że on będzie jeszcze bardziej jaśniejszy, on może być koloru tego typu i to jest mięsień twardy. Mięśniem twardym jeszcze są mięśnie, na przykład tu będzie ten, czyli będzie, ja go muszę tu odszukać, będzie mięsień ramienny, to będzie ten mięsień tu. Jeszcze jest mięsień naramienny, to będzie ten i też jest mięsień, ten jest jasny, ale będzie już twardy. Mięsień trójgłowy, czyli muszę go odsłonić, czyli ten, to jest mięsień miękki. Mięsień nadgrzebieniowy, te zaliczymy do mięśni miękkich, to już jest, ale później reszta pogrzebieniowe, też miękkie, ale ponieważ on jest dosyć poprzerastany w tym grubym ścięgnie w środku ma, tutaj widoczne, to ona nie stanowi z punktu widzenia kulinarnego i przetwórstwa aż takiego dużego znaczenia, bo jest usysk jego mięśnia, daje klasy pierwsze bardzo mało. Ja chciałbym, ponieważ mamy ogólnie tłuszcz drobny, chciałbym wam pokazać, który to jest, to znaczy, który mamy jest miękki, a który jest twardy. Wszystkie te elementy, które są, troszeczkę tak się rozciągają. Ten akurat to jest element z pachwiny. O, zobaczcie, tu jest pełno ścięgien. Widać, czuć w dotyku, że to jest coś miękkiego. To zaliczamy do tłuszczy miękkich. Następnie ta część to jest też z pachwiny jeszcze. Też tłuszcz miękki. Tu te kawałki, które tam się tak jakoś ładnie rozciągają, to też jest tłuszcz miękki.
Ja już nie będę pokazywał, ja tylko spróbuję zrobić segregację. To też tłuszcz miękki. Już można doliczyć. To też do miękkiego jeszcze. To też jest miękkie, to miękkie. Tylko takie drobne kawałki, które się jakoś tam rozciągają nam w różny sposób. To też jest tłuszcz miękki, to jest miękki. Natomiast grubsze takie kawałeczki, tutaj, które tworzą jakąś taką spójną całość, nie bardzo dają nam się rozciągać. Już będziemy zaliczali do tłuszczy twardych. Ten jeszcze zaliczymy element, możemy zaliczyć. To już do tłuszczy miękkich, ponieważ to jest tak pół na pół. To może być do miękkich. Reszta tych kawałków do miękkich. Jak wcześniej wspomniałem przy słoninie, że mamy tu słoninę twardą i miękką, tak samo i tutaj mamy tłuszcze drobne, twarde i miękkie, ale jeszcze ja wrócę, bo mamy kawałeczek, mamy ten cały płat słoniny. Oczywiście ona jeszcze nam została ze skórą, ale tu ta część pod karkówką i łopatką tłuszcz twardy, a tutaj mamy już będzie tłuszcz, może być miękki. Tutaj mamy już przygotowane, pozyskane przez nas poszczególne klasy mięsa drobnego, wieprzowego. I tutaj ta taka najkrótsza klasa, to jest klasa pierwsza. Tu mamy klasę drugą A, tu jest klasa druga B, klasa trzecia. Widzimy, że to jest chude, ściemniste, tu jest mała widoczna ilość tłuszczu i tu jest klasa czwarta. Przy okazji jeszcze pozostał nam tłuszcz miękki, tłuszcz twardy, oczywiście skórki. Już kości danych nogi nie będziemy pokazywali, jak to wygląda, bo wcześniej to było już wszystko uwidocznione. I teraz co z tymi mięsami drobnymi? Oczywiście przeznaczamy je na produkcję, to znaczy na wykonywanie wyrobów różnego rodzaju, przetworów. I my wykorzystamy te mięsa do produkcji kiełbas grubych, cienkich, natomiast tłuszcze wykorzystamy do produkcji wyrobów podrobowych. Klasę pierwszą wykorzystamy do kiełbasy szynkowej i klasę trzecią, bo tak stanowi receptura w odpowiednich ilościach. Klasę drugą A i drugą B wykorzystamy do kiełbasy cienkiej. Oczywiście jeszcze do tego będziemy potrzebowali trochę klasy trzeciej. I ewentualnie jeszcze dodamy wołowiny drobnej, to już później trochę. I jeszcze klasa czwarta wykorzystamy do produkcji wyrobu podrobowego typu kaszanka. A tłuszcze oczywiście mogą być do przetopienia, jeśli mamy ich nadmiar, lub jeśli uznamy, że chcemy mieć wyrób bardziej tłusty, możemy oczywiście dołożyć do danego wyrobu. Ale w tym przypadku proponowałbym, żebyśmy dokładali te tłuszcze twarde.